teraz przywitajcie bohaterów Main Eventu! Zawsze uśmiechnięty i w dobrym humorze. Jak ty się na to zapatrujesz, Lexi? Jak widzisz te walki? Mnie najbardziej ciekawi walka, wiadomo, main event, czy AJ sobie poradzi z dwoma silnymi mężczyznami. Aczkolwiek, panie Sosnowski, pana walki też wyczekuję. Myślę, że to będzie bardzo... Mów mi Albercik. Albercik. Albercik, Albercik. Możemy na ty przejść, tak? Możemy na ty przejść? Tak, bardzo chętnie. Dobrze, panie Albercik. Twojej walki też wyczekuję. Myślę, że będzie bardzo ciekawa, inna. Śmieszna może nawet trochę. Zdecydowanie, bardzo śmieszna będzie, przepraszam. A kogo śmieszna, dlatego będzie śmieszna, nie? Dlaczego tak mówisz, Ludwiczek? Nie no, my tam idziemy wszyscy na rzeź i wiesz, i wiadomo, wy będziecie się śmiać przed telewizorami, ale i my z Mariem i Albert wychodzimy tam na wojnę, nie? Idziemy tam na pełną jadkę po prostu. Przepraszam, że przerywam, ale byłoby mi miło, gdybyś zostawił subika, by nie ominąć kolejnych filmów. Z góry dzięki. Przecież to jest dla nas największe wyzwanie, wyjść do walki z takim czempionem. Nie mamy nic do stresenia, wjeżdżamy, ryzykujemy, nabijamy presja. Ogiem w szopie. Nawet lepiej, już się nie mogę doczekać. Tak już naprawdę od 3 dni chodzę taki nabuzowany. Już czekam już strasznie. No widzę, że przytyłeś chyba 2 kilo nawet, taki spaślaszek się drobiłeś. Nabił. Tak, nabijam kilogramki. AJ, pytanie do ciebie, czy ty podjąłbyś się takiego wyzwania, jakiego podjął się Albert Sosnowski? Nie wiem, jest to naprawdę ciężkie wyzwanie. Szacun, duże jaja. No nie wiem. Dziękuję, miło słyszeć. Albert nie będzie miał takich 2 Oscarków, no. Możemy się zamienić, ale no nie wiem nawet, czy bym chciał, bo ciężko, także wiesz. Ja też nie wiem. AJ, w takim razie pytanie do ciebie. Czy to nie jest tak, że twoim planem w pierwszej rundzie będzie pokonać Kacpra i pozbyć się go z tego main eventu? No bo jednak nie ukrywajmy, każdy z twoich oponentów ma 5 minut przerwy, a ty tylko 1,5 minuty. Na początku wydawało mi się, że nie. Jakby z biegiem czasu i patrząc po wzroście swoich umiejętności, zaczynam dochodzić do wniosku, że może to być ciekawe rozwiązanie, żeby rzeczywiście tak zrobić. Kacper, jak się do tego odniesiesz? Bo to ty wychodzisz jako pierwszy. No nie wiem, w sensie ja jestem przygotowany na wszystko. Dla mnie może AJ walczyć taktyką, gdzie będzie rozkładał wszystko na 6 rund, może walczyć taktyką, że będzie wpadał. Po to są treningi, żeby się przygotować na wszystko. Alberto lał mnie po głowie ciężko, więc myślę, że trochę mnie to przygotowało na takich wielkich byków i zrobimy wszystko, żeby zamknąć mu buzię w tej klatce. Ja myślę, Kacper, że też było tak, że do tej pory ty byłeś troszeczkę niedoceniany w tej walce i taki na dostawkę pokazywany jako osoba, która tutaj będzie dodatkowo jedynie do Zbyszka i AJ-a, że to oni główne role grają. Natomiast właśnie czy to nie jest tak, że pokażesz im, że tym wszystkim niedowiarkom, że to jednak ty możesz pokonać AJ-a sam? Myślę, że to stawia mnie w bardzo komfortowej sytuacji, że jestem tutaj bardzo dużym underdogiem. To daje mi bardzo duży komfort psychiczny, bo raczej większość walk wychodziłem z pozycji osoby dominującej, więc tutaj mam jak najmniej stresu. Nie mam tak naprawdę nic do przegrania, a jeśli uda mi się pokonać AJ-a, to myślę, że ludzi zdziwię i na tym mi zależy najbardziej. Ja mam pytanie też do Kacpra Bońskiego. Jakiś czas temu zapowiadałeś wielki powrót na YouTube'a, ambitny content i przez jakiś czas faktycznie był, ale szybko się zmył. Teraz widać, że zacząłeś streamować. Czy to jest twoja nowa droga życiowa? Tak jest, zapraszam Twitch, Kacper Błoński. W tym momencie mamy 5000 osób na żywo. Pozdrawiam, będą streamy IRL, Kongo TV, tutaj wlatujemy z Meduską i to jest new wave po prostu. A co z tym YouTube'em? YouTube'a będziemy może robić jednocześnie, bo stwierdziłem, że po co robić samego YouTube'a, jak można robić transmisję na żywo, a wtedy można też nagrywać content na YouTube'a, więc robisz 2 razy tyle roboty, w sensie 2 razy więcej materiału podczas takiej samej roboty, więc wydaje mi się, że to jest efektywniejsze. Dobrze, Kacprze, ale na razie skup się na walce, na sobocie, a nie na YouTube'ach i streamach. Tego przynajmniej ja ci życzę. Natomiast Zbyszku,
Czy ty nie uważasz, że AJ zapewnił sobie tak naprawdę taki sposób przez to, że tą walkę ułożona została właśnie w taki sposób, że wy się wymieniacie, jak ty wygrasz, jeżeli Kacper zostanie pokonany, jeżeli nie będzie w pierwszej rundzie, natomiast przykładowo w trzeciej, jeżeli ty wygrasz, to nie będzie tak, że to nie będzie pełnoprawne zwycięstwo, ponieważ to jednak Kacper też brał w nim udział? Nie, no bez przesady. Ja na to tak nie patrzę. Generalnie w ogóle patrzę na to, że my z Kacprem walczymy w jednej drużynie, bo okej, walki obie są punktowane oddzielnie, ale mamy jednego przeciwnika, więc nie. Myślę, Zbyszku, że do stracenia masz jedynie to, że jeżeli Kacper wejdzie w pierwszej rundzie i uda mu się wygrać z AJ-em, to ty... Dostawiam mu dobrego szampana, tak zresztą żeśmy ustalili. To ty masz do stracenia to, że nie wejdziesz do klatki. Ale dobrego szampana się napiję. Dobrze, ja mam pytanie do pana, do Albercika, przepraszam. Albercik, co gdybyś przegrał walkę? Co gdybyś? W ogóle bierzesz coś takiego pod uwagę? Wyobraź sobie, że faktycznie, realnie przegrywasz walkę. Co wtedy? Czy to jest największy wstyd twojego życia? Znaczy, zacznę od tego, że gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. No ale trzeba to brać pod uwagę. Natomiast oczywiście jest ryzyko jest i no, dla mnie to by była troszkę taka kompromitacja. Natomiast jest dwóch żaden danych, wstyd, bo my jesteśmy młode wilki. O, dzikie koty. Właśnie. Nie, no, na pewno biorę to pod uwagę, to jest sport. Natomiast nastawiam się, jestem gotowy i mam nadzieję, że chłopaki te są gotowi i będzie fajne show, więc liczę na to, że te uśmieszki już się powoli kończą. Ładujemy teraz... To będzie super fight, także... Wychodzimy i myślę, że tutaj zderzenie z moim pierwszym prawem od razu zmieni troszkę im humory, więc liczę widać na to, ogólnie, że panom już troszeczkę już są... Nie, wszystko jest super. Albercik, ja mam dla ciebie prezencik, skorzystam z okazji. Prezencik i chciałbym też zaprezentować tutaj wszystkim, bo wiadomo, mamy tutaj dużo niedowiarków, więc mam dla ciebie prezencik i chciałem, żebyś tutaj ze mną wyszedł na środek. I ci dam ten prezencik i żebyś mnie tam przetarczował, bo chciałem po prostu pokazać, żeby wszyscy widzieli. Ty jesteś dobrym trenerem, czempionem, mam ogromny szacunek do ciebie. Ja nie będę wyskakiwał z łapami do ciebie, bo to by było bardzo złe i nie w moim stylu. Więc ja bym chciał, żebyś ty jako czempion przetarczował mnie, żeby zobaczyli, jakie bomby wjeżdżają. Żebyś też doznał tej świadomości, co będzie za tydzień, znaczy w sobotę, 8 czerwca. Czy pewnie, mogę ty, przyjemnością. No to zapraszam. Proszę bardzo, panowie. Albercie. Tu mam tarczę, Rocky Marciano, nie jakaś lipa. Tu mam super tarczę, sam ich używałem, żeby nie było. Założę oczywiście rękawice Cloud, żebym sobie, słuchajcie kochani, nie rozwalił przed waleczką. Także... Robimy, przetarczujesz mnie. Ty jesteś czempionem, mam ogromny szacunek do ciebie, ale chcę, żebyś zobaczył przed. Nikt by tak jeszcze nie zrobił, bo by się bał, żeby on wiedział, jakie mam bomby. Ale ja chcę ci w ten sposób, chciałbym ci udowodnić, że ja ciężko trenuję i bardzo poważnie się przygotowuję do tej walki przez szacunek do ciebie. Szacuneczek. Nowości, panowie. Dobrze, zobaczmy. Jesteśmy ciekawi, co pokażecie. Chłopaki, ale nie słychać was, więc... Może ja do was... Nie będę się wtrącać. Już się dostanę. Zróbmy kombinację. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli lewy prosty, prawy prosty, lewy sierp, prawy sierp. Bomby takie. Bomby, nie? Także... Poczekajcie, chłopaki, na środek. Dawajcie. Ola, żebyś tylko nie załapała. Uważaj. Tu w lewy. Okej. Albercik, jakie to były ciosy? Najważniejsze jest to, że tarcza nie odpowiada. Więc... Ale powiem szczerze, że ciosy były naprawdę mocne. Dobrze, zobaczyliśmy, jak się zaprezentował Super Mario. Ludwiczek, ty nie masz żadnego przygotowanego prezentu tutaj? Mam przygotowany prezent, także ja może... Panowie, mikrofon, proszę, żebyście wzięli mikrofon.
Ja tak może szybko... Prezent to prezent, Albercik, dla ciebie. Że wstanę na szybko i przytoczę tylko, co mam powiedzieć, bo przyniosłem dzisiaj ze sobą, moi drodzy, rzecz... Od razu Mikołaj. Którą dostałem w prezencie kiedyś. Ja to pokażę. Dostałem ją kiedyś w prezencie i nosiłem ją z dumą tak naprawdę. Myślę, że przez niedługi czas, myślę, że dopóki nie okazało się, że osoba, którą mi dała, jest po prostu zwykłą, fałszywą kurwą. I... Ej, co? On napluł na koszulkę. Co? Wow, co tutaj się wydarzyło? Film w tym momencie już wszedł na mój kanał. Wszystkie hipokryzje i kłamstwa Arkadiusza Pawłowskiego, Ludwiczek, Top News, wszystko na moim kanale. Dziękuję. A możesz nam wytłumaczyć mniej więcej, o co chodzi, bo ja tylko zobaczyłam, jak naplunąłeś na koszulkę i rzuciłeś. Co się stało? Oczywiście na moim filmie na YouTubie powiedziałem o wszystkich manipulacjach i kłamstwach, których używał Arek Pawłowski, jak traktuje ludzi, którzy chcą mu pomagać i... Tam po prostu jest całe wyjaśnienie. Tutaj nie będę tego produkował, bo chodzi Arek Pawłowski. To nie jest panel dla niego i dziękuję. Kłamcom mówimy nie. To po chuj się odzywasz? Bo chciałem tylko powiedzieć, że koniec z tobą. Wszystko jest na moim kanale. Wszystkie wyjaśnienia twoich wszystkich kłamstw. Nie mogę się doczekać. Już jest, obejrzyj. Przede wszystkim nie, no jakby spoko. Dla mnie to jest dla mnie jest to bardzo smutne, bo... Bo będziesz się żalił? Rozumiem, tak, będę się żalił. Płacz. Nie rozumiem, dlaczego akurat na mnie próbujesz sobie zrobić karierę. Nie wiem, nie było żadnej... No ty mnie obrażałeś, człowieku. Było... Poza tym już, abstrahując od tego wszystkiego... Hej! Jak, nie hej! Krzycz na mnie, kurwo! Hej! Nie krzycz albo na mnie! Albo jedna osoba mówi, albo druga. Nie wywołałeś krzycz na mnie, mnie. Zamknij pizdę. Będę mówił zamknij spokojnie. Mnie, będę mówił spokojnie, zamknij jeżeli się. Ty będziesz mówił spokojnie. Zamknij się teraz. Ja mówię, albo ty mówisz. Hipokrytą albo ja mówię! Szmatę, albo ty mówisz. Mordę w tym momencie, proszę cię. Posłuchaj, jeden mówi. O, mówiłem. Ola, Lexi, wy udzielacie głosu. Kto ma mówić? Chuj cię to interesuje. Idź stąd. Chcielibyśmy mniej więcej dowiedzieć się, o co chodzi, bo tutaj panuje wielki chaos. Panie Pawłowski... Tak jak powiedziałem, ten człowiek przekazał w moją stronę bardzo dużo kłamstw, oczerił mnie w wywiadzie dla TV reklamy, a ja tylko chcę pokazać ludziom, jaki ten człowiek jest naprawdę, jak wyglądają kłamstwa i co obiecuje ludziom, którzy chcą po prostu dla niego dobrze. To jest zwykła kurwa i tyle mam do powiedzenia. To nie jest panel dla ciebie. Nie ja tylko chciałem pokazać i powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, że ten człowiek nie ma prawa bycia influencerem i wpływać na czyjeś życia. Wypierdalaj stąd. Dobrze. Jak będę chciał, to się powoli usunę z tej sceny, ale mówię, czy nie było nie powoli, tylko szybko. Czy nie było jakiejś niewidomej babci na przykład, którą chciałbyś wyrwać, jakby wyzwać do walki? No bo wziąłeś sobie teraz 35-letniego otyłego kolesia ze złamaną nogą. Nie było ja dla ciebie... Ja wyzywam do walki? Ja tylko oczywiście, chcę, kurwa, żeby tak. Ludzie wiedzieli, że jak oczywiście... jesteś... Halo, halo, ja tylko chcę, żeby ludzie wiedzieli, jak jesteś ludziem, to jest okłamanym, fałszywym, hipokrytą. Dla każdego, kto ma chociaż... Spierdalaj maka. Dla każdego, kto ma chociaż... To mi kichę, szpagaciarzu, kurwa. Dla każdego, kto ma chociaż trzycyfrowe IQ, oczywiste jest, Arek, o co chodzi. Arek, to nie jest panel na teraz... Masz wagę, kurwa. Porozmawiacie o tym. Bez wątpienia tak, jakby na razie, jakby to jest pierwsza rzecz, którą powiedziałeś, która jest... Musimy to kończyć. Tak czy siak, Ludwiczku, życzę ci wszystkiego, dobra, Arek, co najlepsze. Arek, siadaj, dwóch na jednego będziesz miał. Dobra, Arek. Co najgorsze. Do Arek. Ludwiczku, życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Zacznij robić jakiś ciekawy content, znajdź coś dla siebie, nie bądź projektem Oj Wojtka, odnajdź Ludwiczka i niech wszystko będzie dobrze. Jestem kochani, Ludwiczkiem. Bardzo was przepraszam jestem, za to wszystko. Bawcie się dobrze na panelu dalej. Życzę ci, żebyś w końcu przestał kłamać i oszukiwać ludzi. Dziękuję, do widzenia, miłego dzionka. Chodź, Alberci, chodź, się przybierzymy. Dobrze, panowie, zapraszam was do face to face, a właśnie o to chodziło mi w moim pytaniu. Już bez tarcz. Bez tarcz. Wiksa, jazda będzie gwiazda, to będzie dobra waleczka, mówię ci. Transformers. Zobacz. Teraz mam na Transformersa. Łatwiej było po dole was trafić. Dobrze, stańcie do face to face, ale na środku, na środku. Pasa, poniżej pasa, Paul. No cóż, no, jak się nie ma gdzie, to trzeba szukać tam, gdzie wejdzie. Dobrze, dziękuję panowie. Zapraszamy AJ-a, Kacpra i Zbyszka.
Kacper jako pierwszy już się wyrywa oczywiście. Na środek, na środek, na środek. Panowie, na środek. Pozycja bokserska, panowie. I zamiana. Zbyszku, teraz twoja kolej. Sprawdźmy te twoje warunki fizyczne, o których mówiłam. Żartów. Chcecie coś do siebie powiedzieć? Nie. Ja nie. Jeśli to wszystko, w takim razie zapraszam do pozycji bokserskiej. Moi drodzy, main event AJ kontra Zbigniew Bartman oraz Kacper Błoński już w tą sobotę. Wykupujcie bilety, kupujcie pay-per-view. Wjeżdżam z pradawnym manifestem, gdzie mówili swoje zdanie, pierdolili konsekwencje. Tylu pana skina rapu